Robert Lewandowski to bez wątpienia piłkarz wybitny w skali historii naszego kraju i jeden z najlepszych graczy na świecie. Trudno wyobrazić sobie bez niego reprezentację Polski, w której występuje już od 13 lat. Przyjrzyjmy się bliżej wpływowi, jaką ma na biało-czerwoną kadrę jej kapitan. Witam was bardzo serdecznie, Futbol bez cenzury, a dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, jak będzie wyglądać reprezentacja Polski bez Roberta Lewandowskiego. Pytanie, które nurtuje, myślę, że każdego polskiego miłośnika piłkarskiego. A teraz przechodzimy do meritum. Freebet w wysokości 60 zł i cashback do 600. Tak, to możliwe. Polska górą. Odbierz prezent od sponsora kanału, rejestrując się z kodem FOODBREAK na stronie Betfan. Link w opisie. Marek Saganowski opuszcza boisko, 2 lata wciąż bez bramki w reprezentacji Polski. Jego miejsce z 13 Robert Lewandowski. Robert Lewandowski w reprezentacyjnej koszulce zadebiutował 10 września 2008 roku w wyjazdowym spotkaniu z San Marino za kadencji Leo Benhakera, który powołał 20-latka po zaledwie 8 występach w Ekstraklasie. Narodziny legendy oglądało z trybun Stadio Olimpico di Seravele zaledwie nieco ponad 2000 widzów. Był to w wykonaniu naszej kadry mecz fatalny. I już w 4 minucie gospodarze mogli objąć prowadzenie. Od takiej katastrofy uratował nas jednak Łukasz Fabiański, broniąc rzut karny. Później pozbierać się przeżywający to spotkanie trener drużyny San Marino Gianpaolo Mazza. Polacy męczyli się niemiłosiernie. Przy stanie 1-0 w 59 minucie pojawił się Robert Lewandowski, który zmienił Marka Saganowskiego. Zaledwie 8 minut Lewy potrzebował, by zdobyć swoją premierową bramkę w narodowych barwach. Gdy Ebi Smolarek trafił w słupek, Lewandowski pokazał swój instynkt snajperski. Dopadł do odbitej piłki i umieścił ją w siatce, ustalając wynik spotkania. Robertowi Lewandowskiemu, zresztą ja podobnie, jest to chłopak, który ma instynkt. Potrafi się gdzieś ustawić, szuka go piłka. Robert to piękna historia. W ogóle mnie nie zaskakuje to, gdzie jest. Pamiętam Roberta w ten sam sposób, co Zlatana Ibrahimowicza, którego odkryłem dla Ajaxu w 2001 roku. Widziałem Roberta w jednym czy dwóch meczach. To był młody facet bez doświadczenia, ale miał kilka takich zagrań. To jak biegał, by zdobyć piłkę, to jak zachowywał się w polu karnym. Od początku byłem przekonany, że może być naprawdę świetnym zawodnikiem. Lewandowski powoli wprowadzał się do kadry. W tamtych eliminacjach do Mundialu 2010 zdobył jeszcze jedną bramkę. Także w meczu San Marino, w którym dołożył 2 asysty. Po nieudanej walce o Mundial naszą kadrę czekał bardzo długi okres grania samych meczów towarzyskich, gdyż jako gospodarz Euro 2012 nie musieliśmy walczyć o awans. Lewandowski nie strzelał w tych sparingach dość często, choć przydarzyły mu się pierwsze dublety. Z Singapurem i Wybrzeżem Kości Słoniowej oraz m.in. gol strzelony Niemcom. Potem przyszły tak długo oczekiwane Mistrzostwa Europy w Polsce i na Ukrainie. Turniej skończył się dla naszej kadry klapą i ostatnim miejscem w grupie marzeń. Już wtedy zaczęto mówić jednak o Lewandowskim, wówczas już piłkarzu Borussii Dortmund, jako o napastniku, którego długo nie mieliśmy i długo nie będziemy mieć. Jeden z dziennikarzy, Rafał Stec, użył po turnieju porównania, że gdyby nie Lewandowski, to określenie polski napastnik brzmiałoby równie egzotycznie co bobsleiści z Jamajki. Po Euro nastąpiła jednak długa seria bez bramek w reprezentacji, którą Lewandowski przełamał po 9 meczach, również przeciwko San Marino. Szybko pochwały zmieniły się w krytykę i głosy, że strzela tylko z Fabeuszem. Trzeba jednak przyznać, że zwolennicy tej tezy mieli solidne argumenty, by tak uważać. Gdy po 66 występach w kadrze miał na swoim koncie 23 bramki, to niemal połowę z nich, 11, zanotował w starciach z bardzo nisko notowanymi rywalami. Po 4 z Gibraltarem i San Marino, 2 z Singapurem i 1 z Andorą. Lewandowski zawiódł tak jak cała drużyna w eliminacjach do Mundialu 2014.
Strzelił w nich tylko 3 gole, 2 z San Marino i 1 z Czarnogórą. Posadą za brak awansu na mundial zapłacił Waldemar Fornalik. Funkcję selekcjonera objął Adam Nawałka i to on wydobył z lewego dla kadry te same pokłady kunsztu snajperskiego, które prezentował w Bundeslidze. Przede wszystkim jednak lewy nie tylko strzelał, ale również pracował dla zespołu. Do końca roku w 4 spotkaniach eliminacji Euro 2016 nie tylko strzelił 4 gole, wszystkie w starciu z Gibraltarem, ale też 3-krotnie asystował, między innymi przy trafieniu Sebastiana Mili w historycznym pierwszym zwycięstwie nad Niemcami. Durma dograł do Mili, a ten w takich sytuacjach nie marnuje takich sytuacji. Wewnętrzna część stopa w kierunku dalszego słupka. Pod nieobecność Jakuba Błaszczykowskiego w 3 meczach pełnił rolę kapitana. W grudniu Adam Nawałka postanowił zmienić zasady przedzielania kapitańskiej opaski. Wcześniej nosił ją zawodnik z największą liczbą meczów w kadrze. Po zmianie na stałe przydzielił ją Lewandowskiemu. Swoją decyzję uzasadniał słowami: Robert w trudnych meczach eliminacyjnych pokazał, że szybko stał się prawdziwym liderem. Grał odpowiedzialnie i z poświęceniem, zarówno w ataku, jak i działaniach defensywnych. Zawsze jest gotowy do wzięcia ciężaru gry na siebie, stwarzając kolegom okazję do zdobywania bramek. Pracując jak na kapitana przystało, na sukces całej naszej kadry. W mediach i wśród kibiców zawrzało. Wszędzie dyskutowano o opisywanym już wcześniej konflikcie Lewandowskiego z Błaszczykowskim i zastanawiano się, jak wpłynie na niego zmiana kapitana. Adam Nawałka tłumaczył, że omówił wcześniej swoją decyzję z obecnym piłkarzem Wisły Kraków, ale temat ten jeszcze długo przewijał się w mediach. Czas pokazał, że zmiana była słuszna. Lewandowski, jak sam zresztą twierdził, dorósł do roli kapitana. Poprowadził naszą reprezentację do awansu na Euro 2016 w znakomitym stylu. W eliminacjach strzelił 13 bramek, najwięcej w całej Europie. UEFA wybrała go najlepszym piłkarzem całych kwalifikacji. Ich symbolem stał się arcyważny gol Lewandowskiego w doliczonym czasie meczu ze Szkocją. W samym turnieju, w którym Polska doszła aż do ćwierćfinału, zdobył jednak tylko jedną bramkę. Mimo to nikt nie miał wątpliwości, na jak ważną postać w reprezentacji wyrósł. I to nie tylko na boisku. Wielu młodszym graczom pokazał, że ciężką pracą mogą wybić się nawet w naszym kraju, w którym niewielu się to udawało. Stał się dla nich wzorem, ale również i mentorem. I w tę rolę również wpasował się znakomicie. Sytuację tę można było sobie przypomnieć przy okazji rozegranego parę dni temu meczu San Marino, po którym Lewandowski w szatni udzielał rad Kamilowi Piątkowskiemu, którego błąd poskutkował utratą bramki. Ustawił piłkę Moder, jest też Rybus, Moder na Glika, Glik, szansa, gol, gol, jest bramka, 1-0, Robert Lewandowski, on się nie zatrzymuje. Lewy brał na siebie coraz większy ciężar odpowiedzialności za grę kadry. W reprezentacji nie może, tak jak w Bayernie, liczyć na to, że partnerzy często wykreują mu sytuację do zrobienia pożytku z instynktu strzeleckiego. Często wraca w głąb pola i sam rozprowadza ataki. To jak ważne stały się dla kadry jego bramki, pokazały eliminacje do mundialu w Rosji w 2018 roku. Bez goli lewego Polacy zdobyliby 10 punktów mniej i z pewnością nie awansowaliby na mundial. Oczywiście można zakładać, że pod nieobecność kapitana gole strzelaliby inni, ale trudno sobie wyobrazić, by wyniki były podobne jak z Lewandowskim. W wygranych spotkaniach z Danią 3-2 i Rumunią 3-0 zdobył z kolei wszystkie bramki. 16 bramek, jakie w sumie zdobył, było nowym rekordem eliminacji mundialu w strefie europejskiej. Te dokonania szybko zeszły jednak w cień po tym, gdy na rosyjskim mundialu nie trafił do siatki ani razu, a Polska kolejny raz zakończyła występ na fazie grupowej. Sam Lewandowski swoją turniejową niemoc tłumaczył tym, że rywale skupiają się na nim mocniej niż na innych członkach zespołu. Te złe passe Lewandowski ostatecznie przełamał podczas Euro 2020. Paradoksalnie uczynił to po średnio udanych indywidualnie eliminacjach, w których strzelił tylko w cudzysłowie 6 bramek. Połowa tego przypadła na hat-trick w meczu z Łotwą.
Jeszcze przed Mistrzostwami Europy rozpoczęto eliminację do Mundialu w Katarze i tam znów Lewy pokazał swoją klasę, zdobywając w 2 meczach 3 bramki. Z takim samym dorobkiem zakończył sam turniej, trafiając w spotkaniu z Hiszpanią i 2-krotnie ze Szwecją. Jak wiemy, nie dało to jednak wyjścia z grupy. Obecnie z 6 golami Lewandowski jest 3 w tabeli strzelców europejskich eliminacji do Mundialu. Łącznie uzbierał już 72 bramki, co daje mu 4 miejsce w tabeli wszechczasów europejskich reprezentacji. Robert Lewandowski jest kluczem kadry do awansów na wielkie turnieje. W eliminacjach do 5 ostatnich edycji Mistrzostw Europy i Świata, wliczając trwające kwalifikacje do Mundialu w Katarze, strzelił niemal 30% bramek dla Polski. A przecież bramki to tylko część jego zadań w reprezentacji. Wielokrotnie to na nim skupiają się działania obronne rywali, co otwiera przestrzeń dla innych zawodników. Lewandowski cofa się po piłkę, rozgrywa ją, dogrywa partnerom. Oprócz 72 trafień ma też na koncie 25 asyst w narodowych barwach. Wystarczy udział przy jeszcze 3 bramkach, by osiągnął granicę 100 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. Wszystko to skłania nas do pytania, co będzie dalej. Co się stanie, kiedy Robert Lewandowski zakończy swoją karierę? Kto będzie strzelał bramki? Krzysztof Piątek i Arkadiusz Milik mieli w kadrze swoje momenty, ale do poziomu Lewandowskiego wciąż im daleko. Bardzo dobrze do reprezentacji wprowadził się Adam Buksa, ale droga do bycia kluczową postacią kadry jeszcze przed nim bardzo daleka i nie wiadomo, czy ją przejdzie. Bez wątpienia bez Lewandowskiego czeka naszą kadrę spory spadek jakości. Trudno także doszukać się kogoś, kto zastąpi kapitana w sferze mentalnej i pociągnie za sobą partnerów, ale także natchnie tysiące polskich chłopców do tego, by trenowały piłkę, bo Robert Lewandowski zmienił również to, że wreszcie dzieci miały wzór do naśladowania w swoim kraju. Blisko końca kariery są także inne czołowe i wyraziste postaci kadry z ostatnich lat. Kamil Glik, Grzegorz Krychowiak czy też Wojciech Szczęsny. Nadziei trzeba szukać wśród młodzieży, ale czy są wśród nich kandydaci na liderów? Być może stanie się nim Jakub Moder, który prawidłowo się rozwijając i nabierając doświadczenia, może być kandydatem na przyszłego, solidnego kapitana reprezentacji. Miejmy jednak nadzieję, że Robert Lewandowski kariery prędko nie skończy, bo to piłkarz, który zdarza się raz na wiele lat. A śmiem twierdzić, że możemy już za naszego życia nie doświadczyć takiej persony, jaką jest Robert Lewandowski dla polskiego futbolu. Oczywiście zachęcam Was gorąco do dyskusji w komentarzach, co Wy w ogóle o tym sądzicie i jakiego obrazu polskiej kadry spodziewacie się, kiedy już Robert Lewandowski finalnie przejdzie na emeryturę. Materiał był nagrywany jeszcze przed spotkaniem z Anglikami, więc jeśli Lewemu udało się coś ustrzelić, mam nadzieję, że tak się stało, to nie zostało to wliczone w przytoczone dzisiaj statystyki. Ja Wam dziękuję bardzo za uwagę, przypominam także o kodzie promocyjnym na stronie Betfan. Kod FOOTBREAK daje Wam 60 zł free betu, a także cashback do 600 zł. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Trzymajcie się i do usłyszenia.